Witaj na kanale Rock Day. Kolejna lekcja dla basistów. No, tym razem skupimy się na lewej ręce. Jak ułożyć tą lewą rękę na basie. Jak to ogarniać, jak to grać. Tak więc, no, lewa ręka jest, prawda, bardzo istotna. Tak samo istotna jak i prawa ręka. Sęk w tym, żeby po prostu mieć odpowiednio ułożenie kciuka względem pozostałych palców. Czyli jeżeli sobie zerkniemy tutaj na gryf, to ja ten kciuk, tutaj wypaćkany mam gryf. Kciuk po prostu jest po środku gryfu. Jeżeli gryf jest półkolisty, to jakby na szczycie tego całego półkola kciuk powinien zawsze przybywać, że tak powiem. Czyli jeżeli tutaj po prostu mamy jakieś dźwięki do zagrania, to ten kciuk jest tutaj. Jeżeli nawet na najcieńszej gramy my strunie, ten kciuk jest tutaj. Cały układ ręki lewej najlepiej jest, gdy jest tutaj kąt prosty. Im bardziej kąt taki zrobiony rozwarty, prawda, tutaj kąt rozwarty, tym ciężej jest nam grać, robi się, układa się nam ręka tak troszeczkę niezbyt fajnie. Akurat mam tak wysoko gitarę, po pierwsze po to, żeby było fajnie widać na filmiku, a poza tym po to, żeby było mi wygodnie grać. Po prostu mam ją dosyć wysoko. Wiadomo, że są i tacy, co mają gitary, prawda, gitara leży, tylko to po prostu trzeba już doświadczenia, trzeba już czasu, żeby po prostu obyć się w takim graniu. Myślę, że to nie jest żaden problem, po prostu z biegiem czasu wydłużamy sobie pasek o jedno oczko w dół po prostu i gramy, obniżamy. Ale nie o tym mowa w tym filmiku. Tutaj właśnie chodzi o to, żeby ten kciuk był przede wszystkim po przeciwnej stronie, na środku gryfu i kontruje pozostałe te palce. Pozostałe palce tak naprawdę są... O, tak powinno się grać. Tak mamy kciuk. Tak mamy te palce. Pozostałe palce są właśnie przeciwwagą dla kciuka. Jeżeli gramy te pajączki, to po prostu... No, on w ten sposób ten układ cały czas jest ten sam. Ja to nie zmieniam, nie kładę, prawda? Jeżeli wywalałbym ten kciuk tutaj, to nie za bardzo bym dał radę ogarnąć. Jeżeli bym wywalał z kolei ten kciuk tutaj, to by mi ręka uciekała. Więc on właśnie musi być tu po środku. Teraz tak. Żeby poprawnie wydobyć dźwięk o prawej ręce, uderzaniu, wydobywaniu dźwięków, to już była lekcja. Ale teraz skupimy się na tym. Już poprawnie wydobywamy dźwięki, ćwiczyłeś czy ćwiczyłaś te ćwiczenia na prawą rękę, które były w poprzednim filmie, więc teraz można śmiało zacząć grać te ćwiczenia tutaj. Nie będę pokazywał samego szeregu ćwiczeń, bo to w tym momencie to byłoby za dużo pokazywania. Chodzi mi na razie o samo poprawne ułożenie tej lewej ręki, poprawne ułożenie, wydobywanie dźwięków. Czyli na przykład tak, jeżeli powiedzmy naciskam dźwięk, dźwięk powinien brzmieć w ten sposób. Dużo ludzi na początku ma mało siły w palcach, więc na przykład dźwięk na początku... jest taki brzęczący, po prostu za słabo dociska. Brzęczyć może też dlatego, że trzymamy palec w nieodpowiednim miejscu, bo trzymamy palec zawsze tuż przed progiem, który mamy. Jeżeli mamy zagrać na trzecim progu, jest pierwsza kropka, to naciskamy dźwięk tuż tu, o, przed progiem. Tuż przed progiem w tym miejscu. Absolutnie nie gramy tu, bo jeżeli zagramy przed progiem, ale drugim, tym wcześniejszym, to dźwięk jest słychać, jakby ktoś walił w drzwi. Albo jeżeli położę go jeszcze w złym miejscu, to jest coś takiego. Więc my po prostu kładziemy przed progiem trzecim, czyli mamy próg pierwszy, drugi, trzeci. Jeżeli mamy zagrać dźwięk na progu trzecim, to gramy go przed progiem, czyli przed drutem trzecim, prawda? Bo tego nie liczymy, to jest jako zerowy, więc tego nie liczymy. Pierwszy próg to jest tu. Kładziemy palec tuż przed
progiem. Drugi próg jest tu, kładziemy palec przed drugim progiem, przed trzecim, prawda? Czyli dźwięk powinien właśnie... To jest poprawny dźwięk, tylko że teraz chodzi o to tak, żeby nie naciskać skoli za mocno. Niektórzy skoli tak naciskają mocno, że już nie dadzą rady za bardzo nic więcej zagrać poza jednym dźwiękiem, po prostu o jak ten palec się wychylił. Nie, tu chodzi o to, żeby znaleźć teraz tak, skup się uważnie, żeby znaleźć taki moment, jest pusta struna, chcę zagrać na trzecim progu i naciskam, zaczynam naciskać. Delikatnie, nie ma jeszcze dźwięku. Mocniej. O! Jest. Czyli naciskamy na tyle lekko, żeby już dźwięk wydobyć. A nie gnieść tą strunę do oporu. Na tyle leciutko to musi być tak, żeby było leciu. Im lżej, tym lepiej, ale byleby nie brzmiało o tak. O! Odrobineczkę ciężej nacisnąłem i już jest dźwięk poprawny. Wszystko jest jasne. Teraz ta zasada oczywiście dotyczy się wszystkich palców, czyli jeżeli pierwszy palec naciskamy przed progiem, a mamy jakąś melodię bardziej zaawansowaną, czyli nie wolną, tylko już troszeczkę szybszą, każdy palec ma swój próg. Taka też jest zasada. Czyli na przykład jeżeli mamy zagrać 3-4-5, 3-4-5-6, to po prostu gram na trzecim progu pierwszym palcem, na czwartym progu drugim, na piątym progu trzecim palcem i na szóstym progu czwartym palcem. Nigdy absolutnie nie robimy tak, że gramy. Poza tym słychać. Każde oderwanie palca. Przez to, że struny basowe są grube, owika, która jest tutaj, jest gruba i powoduje po prostu bardzo często wzbudzanie się, skrzypienie jakby palców. Im cieńsza struna, na przykład na najcieńszej nie słychać tak bardzo, ale na strunie trzeciej już brzmi. O, a na strunie najcieńszej? Czyli po prostu każdy palec ma swój próg. Myślę, że to wszystko jest jasne. Oczywiście następne ćwiczenia typu jak układać palce, jak pajączki, jakie dokładnie ćwiczenia robić, to zrobię w następnych filmach. Tutaj tylko chodzi po prostu o to, żeby jak te palce ułożyć, bo czy to gramy pajączek, czy to gramy jakieś trzy struny, prawda? Czy power chordy? To wszystko się tyczy. Ta zasada, co mówię, tyczy się, każdy palec ma swój próg i każdy palec dociska w miarę możliwości tuż przed progiem, tak żeby było ok, żeby wybrzmiewało. No i ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest to, że inne mamy ułożenie ręki tu, a inne tutaj. Tutaj progi są dość wąsko, tu są progi dość szeroko, tu inaczej się ręka układa i widać, że się troszkę bardziej tak jakby wydłuża, a tutaj bardziej się kurczy, prawda? Tak samo tutaj mam kąt zwarty, tu się troszeczkę zaczyna rozszerzać ten kąt. Tu troszeczkę może być trudno operować, tu z biegiem tego coraz lepiej. Coraz lepiej też dlatego, że tutaj mamy coraz mniejsze odległości między progami, łatwiej nam operować palcami. Dlatego wszystkie ćwiczenia, które będziemy robić, trzeba ćwiczyć na takiej zasadzie, że robimy je od najniższego dźwięku do możliwie najwyższego, ewentualnie w drugą stronę, od najwyższego dźwięku idziemy do najniższego dźwięku. Na tym trzeba się zawsze skupić. To jest taka zasada, nadrzędna zasada podczas ćwiczeń, że po prostu ogrywamy ćwiczenie, nawet takie głupie w stylu, nawet wezmę sobie piórko, żeby było szybciej, nawet w stylu, prawda,
jeden palec, albo na przykład 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Najwyższego dźwięku. Oczywiście jak już dojdziemy, to to ćwiczenie 2-1 gramy w drugą stronę. Prawda? I od najwyższego najniższego. To jest bardzo ważna zasada, żeby umieć sobie ograć cały gryf, żeby ręka się przyzwyczaiła w każdym miejscu, w którym jesteśmy na gryfie. Dzięki za uwagę. Piszcie w komentarzach jakieś sugestie nowych filmów, propozycje jakieś od Was, co zrobić, jakie tematy poruszyć. Łapkę w górę oczywiście bardzo bym chętnie poprosił, żeby dać. No i zasubskrybuj kanał, to będzie dla mnie też super motywacja, że po prostu coraz więcej ludzi subskrybuje go. Dzięki za oglądanie, dzięki za uwagę, do zobaczenia w następnych filmach. Pies mnie wzywa. Na razie, papatki.